Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać, bo trochę wieje. Jestem nad jeziorem Tuszynek. Jest to bardzo urokliwe, polodowcowe jezioro, otoczone lasem. No niesamowite, naprawdę, bardzo ładne. Wcześniej widziałem je tylko gdzieś w filmach, artykułach, ale na żywo robi jeszcze lepsze wrażenie. Jestem tu od wczoraj. Generalnie rano zameldował się jeden lejszcz. I na razie to tyle. Ale nie tracę wiary. Jestem na stanowisku karpionek. Jest to dość płytsza część jeziora. Mam do dyspozycji całą zatokę. Na razie dwa zestawy ulokowałem w płytkiej zatoce. Z rana były tam kilka spławów, widziałem. Z morza nóż. Jedno wywiozłem na swoje drzewo naprzeciwko stanowiska. Jest tam troszkę głębiej, chyba około 2 metrów. I co? Co do kwestii technicznych. Woda jest bardzo zamulona. Na mojej zatoce, gdzie jest około 1,20 m, 1,30 m wody, samego mułu jest 60 cm. W tych przynajmniej miejscach moich. Stosuję tutaj dość długie przypony, 40-45 cm. W mojej miejscówce taki przypon zapada się na około 30 cm w muł, więc generalnie wystaje taka część. Stosuję tutaj blowback rigi. Kulki tonące, podbite popkiem małym, 12. Generalnie stosuję plecionki takie lekko zbalansowane, aby to wszystko delikatnie osiadało na muł. Co się ma zapaść, to się zapadnie. Reszta niech sobie delikatnie na muł osiądzie. Dodatkowo nęcę też tutaj akurat konopią, kukurydzą, tymi dwoma ziarnami. Konopia lekka, niech się to też osiada wszystko. Trochę pokruszonych kulek i lekkiego peletu. Zeszła noc była zajebiście zimna. No dzisiaj ma się troszkę ocieplić, ma być dwa razy cieplej w nocy. Może będzie mieć to też jakiś wpływ. Generalnie coś się na wodzie dzieje, także no jest szansa. Dobra, żeby nie przedłużać, to tyle. Obyśmy się następnym razem zobaczyli z pierwszym tuszynkowym karpiem. Pozdro. Pierwszy karpik, dosłownie karpik, karpiszonem go nie nazwę, taki bączek, pierwszy tuszynkowy bączek, ale jaki ma garb elegancki, ładna rybka, kulka, piłka taka, ale pyszczek czyściutki. Dobra, do wody. Wyjazd zbliża się już ku końcowi. Niebawem będę się zbierał, wędki jeszcze w wodzie. Podsumowując tak na szybko, były trzy brania łącznie. Jeden karp wyjęty, ten wigilijny.
Dodatkowo co? Spiął się jeden amur i jedno nie wiadomo co. Wjechało dość ostro w korzenie, mocno się zaplątało, ciężko było w ogóle potem strzałówkę stamtąd wyplątać. Nie wiem, czy luzu dostało, nie wiem do końca. No generalnie zatoka na karpionku do jakichś super łatwych nie należy, ale to nie zniechęca, wręcz na odwrót. Pobudza to do większego działania. No co, na pewno już teraz wiem po tych kilku dniach, że w tym roku tu wrócę. Po prostu jest tu niesamowity klimat tej zatoki. Nie jest super łatwa, ale sporo rzeczy teraz zrobię inaczej. Niestety nie udało się wydłubać niczego większego. Może gdyby ten amur się nie spiął, tak teraz będzie mi chodził po głowie. No ale tak to już bywa w tym naszym pięknym hobby, że nie zawsze się udaje. Najlepsze w tym jest to, że nawet takie sytuacje powodują, że chce się jeszcze bardziej, więcej, więc bardziej się starać, więc to jest dopiero dziwne. No nic, Tuszynek tak czy jak jest bardzo klimatyczną, urokliwą wodą, mnie osobiście urzekł. Tak jak wspomniałem, muszę w planie mieć jeszcze tutaj powrót w tym roku. Dobra, nie przedłużając, dzięki za oglądanie i do następnego.